Witam, dzień dobry, z tej strony Marek Brzeziński. Witam Was w kolejnym meteo-vlogu, w którym będę opowiadać o aktualnej sytuacji synoptycznej, jak i o prognozie, która obrazuje to, co będzie działo się na majówkę. Mam nadzieję, że dzisiejsza sceneria Wam nie przeszkadza. Ze względów technicznych niestety nie dało rady znaleźć miejsca na zewnątrz. Zmienił się kierunek wiatru, wiatr zaczął mocniej wiać, więc myślę, że nagranie byłoby bardzo kiepskiej jakości. Dzisiaj sobie w takiej adnotacji zrobiłem kilka punktów, ponieważ chcę poruszyć dosyć wiele aspektów w miarę szybko. Postaram się. Także zacznę od opadów, o których mówimy praktycznie od 2 dni. Front, który już na zachodzie jest obecny, wczorajszego wieczoru przyniósł kilka burz, tak naprawdę stacjonarnych w województwie lubuskim i zachodniopomorskim. My tutaj na Pomorzu, na Warmii, na Kociewiu specjalnie nie mamy co liczyć na burze, chociaż jest szansa, mała, ale jest szansa. Zdecydowanie możemy liczyć na deszcz, czyli na komórki po prostu opadowe, z których lokalnie popada więcej lub mniej. One nie będą miały charakteru wieloskalowego. Ośrodek baryczny, mówimy tutaj o niżu oczywiście, on swoją trajektorią będzie stwarzał taką sytuację, że deszcz, który się pojawi dzisiaj w drugiej części dnia, czyli praktycznie w sobotni wieczór, ten deszcz będzie się dobudowywał, więc mówimy o przelotnym deszczu, który będzie miał miejsce wieczorem, możliwe, że w nocy, a nawet jutro w niedzielę, gdzieś tam w ciągu dnia. Szanse na burze są, powtarzam, ale bardzo małe. Burze tutaj nas w Kwidzynie na Powiślu tak naprawdę mogą nas burze ominąć, ponieważ warunki kinetyczne i termodynamiczne są średnie. Mamy dzisiaj tą wilgoć w średniej i wyższej warstwie troposfery, ale już te uskoki są dużo słabsze i ta masa powietrza jest dużo mniej chwiejna. Więc jeżeli burze się utworzą, to raczej powinny być słabe, ewentualnie mogą być punktowe i już no, na wiele bym dzisiaj po prostu nie liczył. Ważną kwestią jest to, że po tym froncie, który już przejdzie przez nasz region, dosyć się ochłodzi. Dzisiejszy sobotni wieczór tak naprawdę może być nie tyle chłodny, co zimny, bo temperatury spadną nawet do okolic 12-14 stopni. W nocy może być jeszcze chłodniej, chociaż śmiem przypuszczać, że zachmurzenie, które się pojawi, trochę tą temperaturę wyrówna, więc aż tak zimno nie będzie. W porównaniu do temperatury, którą wczoraj odnotowaliśmy, czyli w okolicach 30 stopni Celsjusza, no zrobi się zimno. W poniedziałek natomiast te temperatury wrócą do wartości bardziej umiarkowanych i takie zostaną przez tak naprawdę pierwszą dekadę maja, czyli jeżeli mówimy o długim weekendzie, o majówce, to mówimy o temperaturach rzędu 16-18 stopni Celsjusza. Warto zauważyć to, że nad morzem i w górach będzie dużo chłodniej. Będzie dużo chłodniej, będzie wręcz zimno, więc tak naprawdę nie polecam majówki nad morzem, bo możecie zmarznąć. Czy będzie padać? Przede wszystkim na opady deszczu można liczyć w Polsce zachodniej i na południe. Tutaj u nas na północy, na północnym wschodzie, czy konkretnie mówiąc o Kwidzynie, na opady nie mamy co liczyć w chwili obecnej, jeżeli mówimy o majówce, czyli 1-2 maja do 5-6 w tym okresie. Jeżeli w prognozach występują opady, to bardzo małe, śladowe i przelotne, więc ja ich nie traktuję jako czynnik psujący całą aurę długiego weekendu. Cóż miałem jeszcze nadmienić? Właśnie kwestie burz. Kwestie burz i kwestie warunków, które były wczoraj, które były w czwartek. Tak sobie ostatnio w nocy spekulowałem. To jest oczywiście moja indywidualna sugestia i w sumie szczegółowo nie powinienem rozpracowywać tego na czynniki pierwsze. Ale jestem po prostu ciekaw z perspektywy pasjonaty, z perspektywy łowcy burz, czy przykładowo wczorajsze warunki i brak wilgoci w górnej warstwie troposfery nie były również związane z tym pyłem z Sahary, który się pojawił. Nie było żadnej zamieci piaskowej, wspominałem, to nie było związane z pyłem z tej Afryki, z Sahary.
Tylko ten był bardzo wysoko zawieszony w powietrzu i on tworzył taką zawiesinę. Nie wiem, czy zauważyliście, ale przede wszystkim na samochodach, na przedmiotach użytku zewnętrznego taki delikatny nalot kurzu się zrobił. To właśnie jest ten pył i to wszystko. Zachodzące, wschodzące słońce o trochę bardziej kolorystycznych barwach. To jest tylko i wyłącznie obecność pyłu z Sahary. Nic więcej, żadne zamiecie, burze piaskowe i tym podobne. Cóż miałem jeszcze ciekawego dodać? Tak, o opadach już powiedziałem. Jeżeli dzisiaj wieczorem w sobotę nie popada, ta szansa będzie jutro w niedzielę praktycznie przez cały dzień, ponieważ niedziela będzie chłodna, na ogół pochmurna i właśnie z możliwym przelotnym opadem deszczu ze względu na te dobudowywanie się przy całym froncie, przy całym ośrodku barycznym, jakim jest Niż, który w tej chwili kręci się w okolicach naszego kraju, Polski, mówiąc w perspektywie całego kontynentu. Temperatura wzrośnie, czyli wróci na te normalne wartości od poniedziałku i tak już zostanie. Upałów na chwilę obecną nie ma, upałów na chwilę obecną nie widać, więc myślę, że cała prognoza jest całkiem w porządku. Szkoda tylko, że tego deszczu brak, bo nawet jeżeli dzisiaj spadnie, to nie będzie to zbyt wiele i sytuacja hydrologiczna wciąż będzie kiepska. Jeżeli chodzi o samą suszę, to tak jak dodawałem ostatnio post, w prognozach klimatycznych sam maj jako miesiąc cały czas się waha, troszeczkę poniżej normy, troszeczkę powyżej normy, więc trudno jest na chwilę obecną stwierdzić, czy ten maj dalej będzie taki bardzo suchy, bardzo wręcz, nie wiem, ekstremalny, bo jeżeli mówimy tutaj o kwestii, gdzie nie pada już od kilku tygodni, to ta susza powoli robi się ekstremalna. Więc maj na chwilę obecną jest pod znakiem zapytania. Niestety cały czas już od marca widać, że czerwiec i lipiec będzie z bardzo dużą anomalią, jeżeli chodzi o brak opadów i obawiam się, że ten rok będzie jeszcze gorszy niż ten, który był chociażby 3 bądź 4 lata temu, kiedy w naszym regionie rzeka Liwka powysychała, tak samo jak i jeziora, nawet te większe. To by było tyle ode mnie. Mam nadzieję, że się nie zagadałem, nie zanudziłem. Prognoza jest dosyć konkretna. Myślę, że przez najbliższe 2-3 doby nic się w tej kwestii nie zmieni, ponieważ bardzo skrupulatnie analizowałem dane i sondaże aerologiczne. Ja ze swojej strony mogę tylko i wyłącznie jeszcze dodać to, że ślicznie dziękuję za pomoc tutaj naszego sklepu komputerowego Eurosklep Prabuty, który uratował mi 4 litery naprawiając laptopa, także wracam z robotą. Strona moja oficjalna, mojej osoby niedługo nabierze tempa. Tam będę wstawiać artykuły. Przypominam w tym miejscu również o tym, że proszę Was o pomoc, ponieważ ja sam tego nie ogarnę, a jestem pewien, że jeżeli macie działki, jeżeli macie pola, jeżeli macie sady, jesteście w stanie udokumentować właśnie tą suszę, ten brak opadów i widoczny niedobór wody. Jeżeli macie takie materiały, jeżeli chcecie na ten temat porozmawiać, bądź chcecie udzielić wywiadu, jak najbardziej jestem chętny, jestem gotów do współpracy. Także ruszamy do roboty. Mam nadzieję, że prognoza nie jest taka zła i na majówkę nic specjalnie się nie zmieni, a deszcz jeszcze przyjdzie. To tyle ode mnie. Dziękuję ślicznie za uwagę. Zmieściłem się w 10 minutach. Całkiem dobry wynik. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.